Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym wykonałam ten delikatny makijaż, który śmiało możecie nosić jako dzienny albo taki rozświetlający na jakieś większe okazje. Bardzo często dostaję o niego pytania na Instagramie, więc postanowiłam go dzisiaj odtworzyć i użyć przede wszystkim nowości kosmetycznych, które wydały mi się interesujące, więc już teraz zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć, co fajnego pojawiło się na rynku, oglądajcie film dalej. Makijaż zacznę od nałożenia dzisiaj bazy pod podkład. To będzie Honey Do Me Up z NYXA. Słyszałam już bardzo dużo dobrego o tej bazie, więc dzisiaj chcę jej wypróbować. No i teraz uwaga. Konsystencja ma bardzo przyjemną, taką żelową, lekko ciągnącą się. No konsystencja przypominająca miód. I zaaplikuję ją sobie na całą twarz. Już widzę, że się będzie bardzo ładnie wchłaniała. Zostawia takie delikatne, złote drobinki na skórze. Skóra tą bazę dosłownie wypiła, teraz delikatnie się lepi, więc mam wrażenie, że dzięki temu podkład się będzie na niej jeszcze lepiej trzymał, ale naprawdę przyjemna. Ile tutaj mamy? 22 ml. Na razie bardzo przyjemna. Idziemy dalej. Podkład, który wybrałam dzisiaj do przetestowania, to jest nowość bodajże z marki Belle Full Cover Foundation. No i oczywiście zaintrygowało mnie w nazwie to Full Cover. Chcę sprawdzić, czy ma to pełne krycie. Kolor, który wybrałam, to jest 04 Golden Honey. Nie wiem, czy nie będzie odrobinkę za ciemne, ale jeżeli coś, to go po prostu sobie rozjaśnię. No i co? Zaczynamy. Bardzo lubię, kiedy w podkładach jest ten taki stożkowy aplikator. Nie wiem, mam wrażenie, że dzięki temu nie zużywa się jakoś za dużo tego produktu. Kolor wygląda tak jak teraz na dłoni bardzo przyjaźnie, choć myślę, że będzie jednak mimo wszystko trochę za ciemny. Powinien być w porządku, jest dość gęsty. Ja go sobie teraz rozsmarowałam na dłoni, żeby nie było za grubej takiej warstwy podkładu na mojej twarzy i palcem aplikujemy i za chwilę rozetrę to wilgotną gąbką. Piękny, oliwkowo-żółty kolor. Powiedziałabym, że w sam raz do mojej opalonej skóry. Jeszcze jej trochę tej opalenizny teraz do tego koloru brakuje, ale przejadę sobie trochę po szyi, po dekolcie i powinno być w porządku. Krycie naprawdę wygląda super. Kolor jest naprawdę przepiękny. Musiałam trochę nałożyć na dekolt, żeby to wszystko wyrównać, żeby wszystko do siebie pasowało, ale podoba mi się to, co widzę. Muszę Wam powiedzieć i krycie, i to, jak wygląda na skórze. Póki co naprawdę na plus. Jeżeli jesteśmy przy nowościach, to przetestuję też nowy korektor tej marki, Soft Cream Concealer. No i powiem szczerze, że przeważnie nie nakładam takich kremowych korektorów pod oczy, ale dzisiaj chcę spróbować. Zobaczcie, to jest taki korektor w słoiczku. Dlaczego nie nakładałam wcześniej takich korektorów pod oczy? Bo mam wrażenie, że często są za ciężkie, aczkolwiek tu ta konsystencja jest taka przyjemnie kremowa, więc mam ochotę spróbować właśnie czegoś nowego. Zobaczymy, czy nie podkreśli zmarszczek, czy nie będzie to wszystko, wiecie, się ciastkowało w ciągu dnia. Krycie ma naprawdę fajne, więc jeżeli szukacie czegoś do przykrycia zasinień, to zobaczcie, że kryje naprawdę ok. Na pewno nie jest to tak delikatna konsystencja, jak wiecie, kremowe korektory, takie w pisaczkach, ale są osoby, które właśnie lubią tego typu produkty pod oczy. Poza tym, no, jakby nie było, trzeba czasami przetestować coś nowego, więc i ja dzisiaj zobaczę, jak to się sprawdzi. I zobaczcie, pomimo, że podkład jest dość ciężki w konsystencji, gęsty, mocno kryjący, to mam wrażenie, że światło nadal tutaj na twarzy pracuje i nie wygląda to jakoś super ciężko. No i ku mojemu zaskoczeniu pod oczami też nie wygląda to źle. Póki co nic się nie zebrało, więc rewelacja. Przypudruję to oczywiście teraz i u mnie puder nowość marki Becca. I to jest ten puder Hydra Mist, który w sobie ma 50% wody. Podobno jest ultra przyjemny. Kiedy się go nałoży, muszę go otworzyć. No i zobaczcie, mamy tutaj sobie taką membrankę materiałową, siateczkę, dzięki czemu puder się fajnie, przyjemnie nakłada, nie za dużo, część tutaj spada do opakowania. No i stemplującym, o wow, faktycznie, no kurczę, ale to jest przyjemne, jak to jest zrobione?
Mam wrażenie, jakbym miała mokry pędzel i zanurzyła go w pudrze. Ale to jest dziwne. Wow. No dobra, teraz jestem zaintrygowana, jak robi się puder, który ma 50% wody w sobie i nadal jest, wiecie, sypki. Kurde. Ale to jest przedziwne uczucie. A pędzel suchy daje naprawdę taki fajny efekt wygładzenia skóry. Wow. Tu mamy, uwaga, 10 gramów pudru. Przy pierwszym użyciu jestem zakochana. No dobrze, zobaczmy, czy równie dobrze będzie z pudrem pod oczy. To jest ta sama firma, marka Becca i to jest puder Under Eye Brightening Setting Powder. Chciałabym zobaczyć, czy faktycznie rozjaśni skórę pod okiem i jaki to będzie efekt. Czy to będzie po prostu takie rozjaśnienie od jasnego pudru. On jest biały, zobaczcie, biały proszek. Nałożę go sobie teraz takim płaskim, języczkowym pędzelkiem. Sprawdzam, czy tu się nic nie zebrało, ale naprawdę korektor trzyma się skóry, nic tu się nie waży. I ja wklepię sobie teraz ten puder. No dobra. Trzeba go chyba będzie dobrze rozetrzeć, bo widzę, że zostawił taką białą łunę. Ten puder należy do tych takich bielących, ale dzięki temu mamy ten efekt właśnie rozjaśnienia, o którym mam wrażenie, że pisze tutaj producent. Jeszcze nie wiem, czy mi się ten efekt podoba, chociaż jak patrzę w podgląd, to zdecydowanie wygląda to od razu tak rzeźko. Zobaczymy za kilka minut, jak to wszystko popracuje na skórze. Na tę chwilę mam mieszane uczucia, ale raczej skłaniam się ku tym pozytywnym, bo no zdecydowanie wygląda to teraz tak promieniście. Przejdę teraz do makijażu brwi. Użyję nowości od My Secret, kredki takiej stożkowej, dzięki której łatwiej zdecydowanie maluje się brwi, ale też jest to trochę mniej precyzyjne. Kolor, który sobie wybrałam, to jest blond, dlatego że ja nie lubię przyciemniać sobie brwi. No i teraz robimy porządek. Jeżeli chcę, żeby kredka była bardziej precyzyjna, to po prostu ją przechylam, korzystając z tej cienkiej krawędzi, chociaż no tak jak powiedziałam, jeżeli lubicie takie mocno wyrysowane, bardzo precyzyjne kształty, no to to raczej nie jest propozycja dla Was. Polecam takie zwykłe, cieniutkie, okrągłe ołóweczki. Mam wrażenie, że oprócz koloru, który daje ta kredka, tutaj jest też trochę chyba wosku, bo te włoski od razu się do skóry przyklejają i nie jestem przekonana, czy to mi się podoba. Wolałabym chyba użyć osobnego produktu, jeżeli chciałabym właśnie ten efekt uzyskać. Na pewno ma to sens, kiedy na przykład lubicie o takie zaczesane do góry brwi, bo zobaczcie, że one po użyciu tej kredki stają się takie sztywne i w tej pozycji są w stanie wytrzymać. Natomiast no ja wolałabym zrobić to troszkę bardziej naturalnie i tego sklejenia nie widzieć, ale tak, no widzę osoby, które mogłyby się z tą kredką polubić, chociaż ten efekt właśnie zlepienia i też trochę takiego błyszczenia włosków po użyciu tej kredki, tak jak mówię, nie do końca mi się podoba, natomiast kolor blond naprawdę fajny, chłodny, neutralny, więc dla blondynek myślę, że sam raz. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jak nieładnie wygląda ten efekt takiego właśnie sklejania włosków. Trochę taki, jakby to była brew permanentnie pomalowana. Nie podoba mi się to. Żeby ten efekt błyszczenia i sklejenia trochę zneutralizować, ale też po to, żeby zaostrzyć trochę kształt tych brwi, bo kredką nie dało się, tak jak powiedziałam, zrobić tego ultra precyzyjnie, użyję teraz paletki z Golden Rose, to jest numer 2 i delikatnie podkreślę sobie dolną granicę brwi. Powiem Wam, że cieniem niestety tego wosku tutaj nie da się zakryć. No wygląda to co najmniej dziwnie. O, tu się wszystko rozjeżdża. A to miejsce nie chce się przykryć. Coś przedziwnego. Natomiast jeżeli chodzi o palety w tej kolekcji, natomiast jeżeli chodzi o cienie, to tutaj w tej kolekcji mamy do wyboru dwie paletki. Cutie Palette w wersji takiej brązowej. Tu mamy piękne złota, są tu też nowe wykończenia. Ja Wam to wszystko tutaj ładnie oznaczę.
Spójrzcie, błyszczące, matowe cienie i to jest większa pojemność niż w tych takich klasycznych paletkach Nabli. Zaraz porównam Wam gramaturę i też to, jak to wygląda w obu tych paletach. Więc tutaj mamy paletę Dreamy, taką można powiedzieć już klasyczną, idealną do wielu wersji makijażu dziennego. Zobaczcie, taka jest różnica w wielkości tych cieni. Tak prezentuje się natomiast wersja koralowa. I tak się to prezentuje z bliska, przepiękna. Tutaj to absolutnie mój kolor, ten tak samo. Lubię bardzo takie złoto-pomarańcze. Wow! Więc zaczynamy makijaż. Będę korzystała z pędzelków, które są w tej kolekcji i włosie bardzo mi się podoba. Jest mięciutkie, chyba syntetyczne. Zobaczcie, taki zestaw z przezroczystymi trzonkami. Myślę, że sprawdzi się bardzo dobrze. Tak, postawimy sobie dzisiaj na tą paletkę w złotach i brązach, dlatego że wiem, że Wy najczęściej szukacie takich makijaży i myślę, że po prostu on będzie najbardziej użytkowy. Poza tym tych koralowych makijaży mam wrażenie, że ostatnio w sieci jest bardzo dużo. Ja swój makijaż zacznę od zaaplikowania kredki i roztarcia jej w takim kształcie, który chciałabym, żeby przybrał mój makijaż. I to jest kredka z Isadory. Niestety nie powiem Wam jaki kolor, bo zobaczcie, jest to już taki ogryzeczek. I ja teraz wyciągam linię, która jest przedłużeniem linii wodnej mojego oka. Stworzę sobie taką granicę i teraz rozcieram resztki korektora i tutaj staram się wypełnić to wszystko. To będzie taka baza pod makijaż mojego oka. Tutaj dzięki temu brązowemu kolorowi z kredki brąz, który nałożę w zewnętrzny kącik, będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Ok? I rozcieram granicę. Użyję do tego pędzelka, który nazywa się Lash Line Smudger. I teraz rozcieram tylko granicę. Nie ruszam w ogóle tego kształtu, który sobie narysowałam. Zobaczcie. Teraz użyję jeszcze tego pędzelka właśnie Dab & Smudge i cienia latex. On ma bardzo dziwną konsystencję, teksturę. Mam wrażenie, że daje efekt troszeczkę takiego mokrego cienia. I ja go teraz wklepuję od zewnętrznego kącika do środka. Mniej więcej do załamania, za chwilę będę to blendowała. Widzicie? Daje efekt trochę właśnie takiej mokrej tej powieki. Biorę pędzel taki do blendowania i od góry sobie to czyszczę. Potem tutaj i tak dorzucę beżowego na przykład cienia albo pudru. Niesamowite jest to wykończenie. Mam wrażenie, że dzięki temu, że on jest taki właśnie mokrawy, dużo szybciej się z nim pracuje i jest też bardziej wydajny. Autentycznie jedno zanurzenie pędzelka wystarczy na pomalowanie całej praktycznie powieki. Super. I fajny też kolor, taki przejściowy, którym można podkreślać załamanie, można go używać właśnie jako taki cień podstawowy do budowania kształtu oka. Ja sobie teraz użyję tego najciemniejszego matowego. Nie, przepraszam, on nie jest do końca matowy. On jest też w takim wykończeniu właśnie lateksowym. I użyję go w zewnętrznym kąciku. Przyciemniam sobie tutaj to miejsce, które pokryłam wcześniej kredką. Ale śmieszne jest to wykończenie. Ale zobaczcie, jak one pięknie się ze sobą łączą. Ja myślę, że to jest dobre wykończenie dla osób, które też uczą się makijażu oka, bo one praktycznie same w siebie się tutaj wkomponowują i same się blendują. Fajnie. To jest coś, czego wcześniej nie widziałam. Mam taką małą dziurkę, która mi się robi. Tu niestety mam ostatnio jakąś taką zmianę na skórze. Zrobiło mi się jakieś znamie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale muszę to wygoić. Okej. Teraz jeszcze wyciągnę troszeczkę to blendowanie tym średnim kolorem, lateks
nude i pędzelkiem pointer crease właśnie zaznaczę załamanie. No niesamowite jest to wykończenie, naprawdę. Coś przedziwnego. Tak jak mówię, mam wrażenie, że to wszystko się tutaj samo rozciera. Wychodzi nam trochę taki makijaż w stylu Victoria's Secret. Teraz tym klejem z NYX-a pokryję wewnętrzną część powieki, dzięki czemu cień, który za chwilę nałożę, będzie jeszcze bardziej wyrazisty. Sorry, że słyszycie te samoloty w tle, ale no nie zamknę okna, bo się uduszę dzisiaj przy tym 30-stopniowym upale. Ja tutaj sobie zrobiłam takie porównanie, jak wygląda ten cień nałożony na klej i bez. Nie ma dużej różnicy, bo on jest na tyle mokry i napigmentowany, że i tak wygląda przepięknie. Okej, jak widzicie, wklepuję go sobie palcem. Ja lubię takie błyszczące cienie właśnie najbardziej nakładać w ten sposób i zacieram granice. Cudny kolor. To jest w ogóle przepiękna paleta też do ślubnych makijaży. Ja to widzę już po prostu. Wiele naprawdę pięknych, ślubnych, rozświetlających makijaży można tą paletką stworzyć. I spójrzcie teraz, to jest drugi najpiękniejszy chyba po prostu cień z tej paletki. On się mieni na taką brzoskwinię, złoto. O matko, jaki on jest piękny. No i oczywiście jego miejsce tutaj dzisiaj jest w wewnętrznym kąciku. Rozświetlamy to miejsce. Dobra. Zaczynamy makijaż dolnej powieki i zacznę od tego samego cienia, którym zaczęłam makijaż górnej powieki, czyli Latex Nude. Wypełniam nim linię tutaj przy rzęsach. Łączę górę z dołem. Można tuszować rzęsy. I rzęsy wytuszuję maskarą, która jest moim odkryciem i ulubieńcem ostatnich miesięcy. To jest Hourglass. Nie jest to najtańsza maskara. Zobaczcie, już samo opakowanie wygląda luksusowo. I tak, no marka jest tą wysokopółkową. Maskara Koszyn robi Wam z rzęs po prostu taki efekt trochę sztucznego wachlarza. Zdecydowanie opcja dla osób, które lubią mocne podkreślenie rzęs, ale pięknie trzyma rzęsy w ryzach i ja, pomimo że moje rzęsy rosną naturalnie w dół i są bardzo proste, to ta maskara, mam wrażenie, jako jedna naprawdę z nielicznych potrafi te rzęsy utrzymać, wiecie, do góry. I teraz, dzisiaj zamiast linera, tak jak od kilku tygodni, użyję kredki. Kredki brązowej, takiej wysuwanej marki Dermacol. To jest 16 Hour Matic Eyeliner i to jest kolor, słuchajcie, numer 3. Wodoodporna kredka, która naprawdę pięknie się trzyma. Można ją sobie przy okazji już przy aplikacji rozetrzeć, dzięki czemu ta linia jest taka, wiecie, delikatna. Nie jest to tak wyraziste jak w przypadku linera w pisaku czy żelowego. Wszystko jest po prostu takie ładnie rozsmużone, subtelne. I uwaga, wypełniam też linię tutaj pod rzęsami, linię wodną górną, żeby nie było żadnych prześwitów. O! Exactly. Teraz użyję bronzera, to jest nowość dla mnie, Back to Bronze, numer Sun Kiss, numer 02, natomiast nazwa Sun Kiss, zobaczcie, świeżaczek, jeszcze nieużywany, i pędzelkiem Hulu P20, opalam sobie buzię, jeszcze nie wiem, jak ten kolor tutaj będzie się prezentował, czy nie będzie za ciepły, ale ostatnio powiem Wam, że wolę cieplejsze bronzery. O, i ten kolor wydaje mi się super. Hmm.
Dobra, czas się troszeczkę rozświetlić. Jeżeli chodzi o rozświetlenie i o róż, to już tutaj mogłyście zobaczyć wcześniej. Mam taką nową paletkę ze Smashboxa, Kali Kissed. Teraz Smashbox właśnie promuje konturowanie różem, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to myślę, że Wam się to spodoba. No i tak, myślę tutaj nad połączeniem w sumie dwóch tych odcieni różu, bo bardzo są piękne i jeden i drugi. Tutaj mamy taki rose gold, tutaj klasyczne złoto. Myślę, że mieszanka tych dwóch będzie idealna. Taka brzoskwinka, świeża brzoskwinka, o, spójrzcie. Chyba muszę częściej nagrywać w takim mocno ściągniętym koku, bo mam wrażenie, że wszystkie zmarszczki mi się wyprasowały. Podoba mi się to. Okej, i teraz jeżeli chodzi o róż, to wiem już, że to są bardzo dobrze napigmentowane róże. Użyję sobie tego koralowego i to będzie pędzelek Embrush 22. I nakładamy. Z nimi trzeba ostrożnie, bo tak jak mówię, one są naprawdę mocno napigmentowane. Więc żeby nie zrobić matrioszki zmarzniętej lali, to właśnie takim koralem delikatnie sobie muskamy. Uwielbiam róże właśnie w takich koralowych odcieniach. No i coś na usta. W tej kolekcji Nubli The Nude są dwa błyszczyki, już Wam je pokazuję. Oba błyszczyki są takie mocno błyszczące, Shine Theory, czyli właśnie wykończenie takie z brokatowym błyskiem. Ja wybrałam odcień After Sex, taki pomarańczowy ze złotą drobiną. Myślę, że będzie fajnym uzupełnieniem tego delikatnego looku. Do dyspozycji macie też takie złoto szalone. Myślę, że możecie użyć go jako topera na przykład do pomadki. I to jest kolor Champagne Supernova. No ale tak jak mówiłam, latający błyszczyk nałożę sobie. Zobaczę, jak będzie wyglądał sam na ustach. Ale o Jezu, jak to pachnie wakacjami. Chyba tak to zostawię. Będzie sobie taki delikatny makijaż. Widzicie, on jest taki transparentny, więc też wiele osób mogłoby się zrazić, wiele osób od razu skreśla błyszczyki tego typu właśnie z brokatowymi drobinkami, natomiast jak widzicie na ustach moim zdaniem wygląda to naprawdę w porządku. No i koniec. Teraz na koniec mogę już spryskać twarz utrwalaczem, jeżeli mam na to ochotę, ale ponieważ dzisiaj jest bardzo ciepło, to myślę, że to jest dobry pomysł. I tu Wam chcę pokazać, że wyszła miniaturowa wersja utrwalacza All Nighter z Urban Decay. Rewelacja w podróż, właśnie na wakacje. Wydaje mi się, że to będzie bomba. Oddalę troszeczkę Was teraz. O, i spryskam. O, okej. Nie lubię tego zapachu, ale utrwalacz naprawdę, słuchajcie, daje radę. No i tak to się prezentuje. Bardzo delikatny makijaż. Takie też lubicie i o takie najczęściej dostaję pytania na Instagramie. Ostatnio właśnie miałam no bardzo podobny makijaż i słuchajcie, posypały się naprawdę dziesiątki pytań o to, co mam na twarzy, więc wykonałam bardzo podobny do tego, co Wam się podoba. No i mam nadzieję, że będziecie zadowolone, bo ja naprawdę jestem. Mam tutaj praktycznie przed sobą same perełki i bardzo pozytywne zaskoczenia. Podkład, pomimo że wydał się na początku ciężki, taki cakey trochę, to wygląda to przepięknie w połączeniu z tym pudrem, który po prostu rozwalił mi głowę przez to, że ma tą wodę w sobie i cały czas miałam wrażenie, jakby pędzel był mokry, a słuchajcie, no teraz go nawet dotykam, jest suchy. To ten efekt był no niesamowity i bardzo wygładził skórę. Jak teraz patrzę na to w podglądzie, to wygląda po prostu jak pupa niemowlaka i to samo widzę w moim lusterku przede mną. Pod oczami ten efekt rozjaśnienia też wydaje mi się, że jest widoczny. Bronzer to jest naprawdę dla mnie petardziocha, przepiękny odcień, super się to blenduje. Wow. Róż i te rozświetlacze też naprawdę fajne. Do kufra wizerzysty polecam. Będziecie używali tej palety naprawdę bardzo długo. Tutaj tych dwóch produktów myślę, że z powodzeniem można użyć jako cieni do powiek. Super. O, zobaczcie. Superaśne.
No i jeżeli chodzi o paletki Nabli, słuchajcie, bardzo poręczne. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest to nowe wykończenie takie lateksowe tych cieni. Tak jak powiedziałam, jeżeli miałabym je do czegoś porównać, to chyba najbliżej im do czegoś kremowego, czegoś, co się bardzo łatwo rozciera, co jest lekko mokre. Super. Tutaj te dwa cienie to wiem, że już że będą bardzo szybko znikały z paletki i cieszę się, że jest po prostu większa pojemność, bo na dłużej starczy. Zobaczcie, malutka, ale jest lusterko. Da się zrobić? Da się zrobić. Super. Tutaj ten odcień plastik, nie użyłam go dzisiaj, ale postaram się znaleźć na niego jakiś sposób. Tu Wam pokazuję jeszcze ten cień Seducer, którego nie użyłam i zaraz posłoczuję jeszcze ten plastik, żebyście mogli zobaczyć, czego dzisiaj na oku nie było. O, spójrzcie. To jest naprawdę fajny cień. Myślę, że go śmiało użyję. Może bardzo ładnie podkreślać zielony kolor oczu. No ale wiadomo, jak robi się taki makijaż, no to nie wszystkie kolory się używa. Naprawdę fajna, poręczna paletka. No i zaskoczenie moje, bo też przyznam szczerze, że zaliczam się do tego grona, które unika gdzieś tam tych błyszczyków z brokatami. Bardzo przyjemny, pięknie pachnący. Mam wrażenie, że pomimo wszystko trochę nawilża albo daje takie złudne uczucie i co najważniejsze, się nie klei. Super. Podoba mi się to, co dzisiaj wyszło. To jest bardzo w moim stylu makijaż. W takich czuję się najlepiej. Neutralnych, podkreślających urodę i też polecam Wam również odtworzenie tego makijażu. Mam nadzieję, że coś Wam się dzisiaj tutaj spodobało. Jeżeli tak, to napiszcie koniecznie, co podoba Wam się najbardziej. No i piszcie też, jakie filmy chcecie widzieć na moim kanale częściej. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!